Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Monika Stachura, Centrum Rozwiązania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa Administracji. Chciałabym Państwa zachęcić do tego, żebyśmy porozmawiali o tym, zostaliśmy poproszeni, czy zapytani o te warunki wpisania do Krajowego Rejestru Mediatorów. No, może to nie być Krajowy Rejestr Mediatorów, jak rozumiem. Może być to jakiś inny wykaz, bo być może nam tak wyjdzie. My też w Centrum Rozwiązania Sporów i Konfliktów widzimy to tak, że rozmawiamy teraz o tym, co środowisko mediatorów chciałoby zaprezentować, jakie właśnie warunki, jak widzi już doświadczenia tych lat, różnych doświadczeń, pozytywnych, negatywnych, nie oceniając, których było więcej. I z tej perspektywy my uważamy, że warto byłoby wykorzystać to, co się już zadziało, tak? Czyli w naszych też pomysłach bazujemy rzeczywiście na zbudowanym systemie kwalifikacji i na Krajowym Rejestrze Mediatorów, które jest, jak w tej chwili już jest, są na nim, trwają prace jakiegoś czasu. I powiem szczerze, że jak patrzę na ten zakres tematyczny, to jakby warunki wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów to tak wykształcenie na pewno. I zaraz rozumiem, że możemy rozmawiać, nie będę teraz chodziło o szczegóły. Tak, za chwilę będzie. Tak, szkolenia i one powinny być konkretnie określone. Tak? Znaczy standardy, które dotychczas funkcjonowały i wcześniejsze i teraz jakby ostatnie, Społecznej Rady Spraw ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. No, czy takie soft law, które dotychczas funkcjonowało, wydaje się nie być wystarczające. To, co zostało już powiedziane, na pewno musimy zadbać o nowych, ci, którzy chcą rzeczywiście wejść w ten zawód mediatora, czyli jakie szkolenie to podstawowe, takie osoby powinny przejść, jak to szkolenie powinno wyglądać, jak rozumiem, też jesteśmy do tego, żeby rozmawiać, ale też zadbać rzeczywiście o tych, którzy już są na rynku, o tych, którzy uzyskali, to o czym pani MSF powiedziała, to są kwalifikacje poza naszymi krajami, poza granicami naszego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o te warunki poza tymi, którymi już powiedziałam, czyli wykształcenie, szkolenie, to co my jeszcze chcielibyśmy na pewno, co chcielibyśmy zwrócić uwagę, to właśnie to, znaczy też było w sumie przedmiotem wypowiedzi różnych, żeby rzeczywiście dostrzec to, co dotychczas już dana osoba, ten dorobek, tak? Jak go ocenić, to też jest zakres do rozmowy, czy ilość mediacji będzie dla nas taką informacją, czy może właśnie wykorzystać już dorobek projektu, który obejmował walidację w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji i na wzór tego na przykład taka osoba mogłaby być poddawana takiej walidacji, to jest temat do rozmowy, tak? Natomiast to, co myślę, że jest ważne, to ważne, żeby ten rejestr, który powstał, dla nas istotne jest, żeby on był jeden. Bo to rozproszenie, które dotychczas było, tak? To znaczy listę przyznamy, ja go nie będę powtarzała, tak? Mamy listę ośrodkowe, tak zwane, powszechnie rzecz ujmując, mamy listę stałych mediatorów i może być mediator też ad hoc i też niektórzy mediatorzy teraz tak pracują, tak? Bo też są tacy mediatorzy, którzy nie są na żadnych listach, a mediacje prowadzą. Wydaje nam się, że z perspektywy zadbania o te standardy jakościowe i zapewnienia też obywatelowi dobrej usługi w postaci mediacji, ważne jest, żebyśmy zadbali o to, żeby ten rejestr był jeden. My się nie upieramy, czy to będzie Krajowy Rejestr Mediatorów, natomiast chciałabym, żebyśmy rzeczywiście zastanowili się, być może dzisiaj zaczęli dopiero, jakie te warunki powinny być określone, tak? Więc na ten moment chciałabym tylko tyle, chciałabym, będziemy rozmawiać jeszcze o czy wykształceniu, czy o szkoleniu, oczywiście przedstawię też perspektywę naszego środka. Bo ten projekt był przepisaniem starego bałaganu do nowej tabeli z jeszcze pomnożeniem go. Kompletna aberracja. Także dobrze, że tego już nie mówię. Natomiast pamiętajmy też, po co jest KR. To nie jest cel sam sobie, to jest coś służebnego wobec znacznie większego stosowania mediacji. I tu musimy pamiętać, że nigdzie w Europie, o ile wiem, mediacja nie weszła spontanicznie. Społeczeństwo nie rzuciło się do mediacji. Wyłącznie różnego rodzaju formy systemowego, standardowego stosowania mediacji przyniosły jej stosowanie na odpowiednim poziomie. I o takim trzeba myśleć, kiedy mówimy o KRL-ie. I mówiąc wprost, być może jest to jedyne narzędzie, które mogłoby przynajmniej w wybranych zakresach spraw przynieść z dnia na dzień praktycznie kilkanaście albo kilkadziesiąt procent odciążenia wymiaru sprawiedliwości. Także tutaj projekt UA8 Ministerstwa Rozwoju i Technologii bardzo warto, żeby Państwo to brali pod uwagę i wykorzystali, bo to jest coś, co się dzieje w tej chwili. I możemy to zrobić znów najszybciej, nie idąc gdzieś tam sprawy strategiczne, które zajmą lata. Naprawdę, co jest bolączką w Polsce, to mediacja nie jest popularna. To jest drugi panel spotkania, żeby porozmawiać tak, o systemowych rozwiązaniach takich, żeby Polacy wierzyli w mediację.
Dzień dobry, Monika Hernik-Oko. Ja jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Dolnośląskiej Izby Mediatorów we Wrocławiu. Mogłabym zacząć od razu mówić o samorządzie, ponieważ zrzeszyliśmy się jako mediatorzy wpisani na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Uważam, i taki jest mój postulat, że jeżeli chodzi o warunki wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów, nie uzgodnimy tego, jeżeli nie stworzymy jakichś ram, dotyczących wykształcenia i szkolenia, tak? Więc taka moja propozycja, nie wiem, o ile się Państwo wszyscy zgodzą, tak? Żebyśmy jednak najpierw podyskutowali o tym wykształceniu, o szkoleniach, bo to nam da jakieś podstawy do tego, co z tym KRM, tak? A dzisiaj mamy wymóg studiów podyplomowych, obligatoryjne praktyki i do tego jeszcze egzamin państwowy. Ja nie mówię, że musimy do tego dojść, ale pokazać, że był zawód, czy jest zawód, który przeszedł dosyć dużą ewolucję i może warto korzystać z tego, co już było zadziałało. Dzień dobry, Tom Barkiewicz-Olszewska, Aneta, Śląskie Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych. Skoro już mamy głos przy naszym stoliku, to wykorzystuję sytuację. Natomiast rozmawiamy o mediatorach, którzy, jeśli chodzi o wykształcenie, którzy wejdą do rynku, prawda? Bo teraz na potęgę jest drukowanie mediatorów, na potęgę jest wpisywanie na listy. To po prostu się dzieje, nie wiem, kursy online, powiedzmy 20-godzinne, 15-10, cokolwiek, tak? I każdy może szkolić, tu nie ma żadnej weryfikacji, po prostu to jest dramat. Natomiast ci, którzy mają wejść na rynek mediatorów, doskonale powiedziała tutaj moja przedmówczyni, studia podyplomowe, proszę Państwa, i potem szkolenia specjalizujące. To jest, wydaje mi się, podstawa, bo na razie na tych szkoleniach to wiemy, jak to wygląda, wiemy, kto szkoli, wiemy, jaki poziom jest tych szkoleń. Studia podyplomowe jako taki zakres, który ma, tu mówiliśmy o szkoleniach z zakresu psychologii, rozwiązywania konfliktów, to naprawdę te wszystkie moduły mogą się znaleźć w takim porządnym szkoleniu, znaczy wykształceniu, jeśli chodzi o studia podyplomowe, i to rekomenduję. Dzień dobry, również pięknie dziękuję za zaproszenie. Cezary Rogulak, Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ja trochę z tej perspektywy takiej właśnie gospodarczej, czyli właśnie zawodu mediatora. Cztery punkty mam, nawet starałem się wypisać, żeby w miarę szybko powiedzieć. Jeżeli chodzi o kwestię wykształcenia jako warunku do wpisu do KRM, no to z całą pewnością najwyższy czas, żeby był to wymóg wykształcenia wyższego. Bo dzisiaj takiego wymogu mediatorzy nie mają i rzeczywiście rozumiem, że będzie to osobny punkt, jakie by to miało być wykształcenie, ale powinno być wyższe. Ja tutaj słuchając też tych postulatów, trochę jednak z obawą ich słucham. Z jednej strony temporalność, o której słyszeliśmy, no, poza różnymi wymogami prawnymi jest też zasada ochrony praw nabytych i to jest też chyba duży problem w przypadku weryfikacji mediatorów z dotychczasowych list, no bo dlaczego oni nie mają być przypisani do jakiegokolwiek nowego systemu, jeżeli już kiedyś prawa nabyli i zostało to potwierdzone na przykład wpisem na listę stałych mediatorów. Tak samo z tym doświadczeniem. Ja się też niestety obawiam, że środowisko mediacyjne czasami chce stworzyć, powiem to wprost, barierę dostępu do tego zawodu, który jednak się cały czas tworzy, a ćwiczenie, żeby to urealnić, jest takie, żebyśmy sobie na razie podzielili ilość mediacji w Polsce przez ilość stałych mediatorów. Wtedy zobaczymy, że statystycznie na jednego mediatora rocznie wypada może jedna, może dwie mediacje i to chyba nawet nie. Jeżeli chodzi o praktykę sądową i pozasądową, no to wiemy, że oczywiście nie mamy statystyk, jeżeli chodzi o praktykę pozasądową, więc mówię o praktyce sądowej i mówię o praktyce stałych mediatorów, więc tutaj też wymóg, zresztą to też jest pewien paradoks, pamiętajmy, że jeżeli ktoś wchodzi do zawodu, no to trudno od niego oczekiwać nie wiadomo jakiego doświadczenia, bo dopiero ma je zdobywać. Oczywiście tutaj była kwestia tych staży, tego wszystkiego, no to pewnie wymaga jakiegoś uregulowania, no bo to też jest kwestia poufności mediacji. No ja też wiem, ja praktykuję w Krakowie, tam są zresztą studia też na temat mediacji, bardzo dużo osób chcę przyjść, żeby sobie taką mediację chociaż zobaczyć i wszystko się rozbija o to, że strony nie chcą publiczności. Oczywiście możemy myśleć o jakiejś komediacji, bo tutaj nie ma protokolanta na mediacji, nie ma niczego takiego, nie ma co kopiować takich rzeczy, bo
zawsze na końcu, jak się zapytam strony, czy ona mi się zgodzi na to, żeby jedna osoba jeszcze była na sali mediacyjnej, to usłyszę odpowiedź: nie, próbowałem. Próbowałem i faktycznie z tym jest też problem, więc jeżeli już, to by trzeba było to systemowo uregulować tak, żeby rzeczywiście osoby, które chcą dopiero wejść do zawodu, były po pierwsze zobowiązane do tej poufności, oczywiście to jest zważając na to, jak jest sformułowane KPC i z całą pewnością taka osoba i tak by była już teraz zobligowana, ale teraz jeszcze zobaczmy też trochę na takie realia, że faktycznie strony nie po to idą do poufnej mediacji, żeby miały tam jeszcze publiczność. Tak samo jeżeli chodzi tutaj o kwestię niekaralności, no to się powinno wreszcie pojawić, bo jednak to jest i ten wypis KRK powinien być jako jeden z wymogów wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów. I ja też nie chcę przesądzać, bo ja akurat osobiście jakoś nie jestem fanem takiego porzucania jednego projektu i zaczynania nowego, więc może jak już mamy to ten KRM, który był zaczęty i który był już projekt i ustawy i teraz jest ten pilotaż, który jest tą stroną internetową, może rzeczywiście na tym trzeba coś zbudować, bo też z całą pewnością potrzeba uporządkowania tego zawodu. Nie mówię o ustawie o zawodzie mediatora, tylko obecnie faktycznie jest tych list cała masa, lista stałych mediatorów, lista tych mediatorów tak zwanych społecznych, osobna lista karna, tam jeszcze lista odnośnie nieletnie, ośrodkiem wśród jest te społeczne, no jeszcze to funkcjonuje, ale jak wejdziemy na stronę jakiegokolwiek sądu okręgowego, to widzimy, jak to w praktyce wygląda, więc ujednolicenie tego wszystkiego i stworzenie rejestru takiego czy innego powinno być ostatni punkt. To jest punkt, żeby jednak, jeżeli rzeczywiście ma być KRM, to żeby troszeczkę porzucić regulowanie mediatora jedynie jednostkowo, bo tak na razie te przepisy są wszędzie sformułowane. I poza ośrodkami mediacyjnymi, ośrodki mediacyjne może innymi słowy sensu largo, czyli też nie tylko organizacje pozarządowe, ale są też podmioty gospodarcze, które zajmują się prowadzeniem mediacji. Przepisy obecne uniemożliwiają w zasadzie wykonywanie prawie jakiejkolwiek funkcji w ramach mediacji innej osobie niż ten mediator na przykład powołany na podstawie postanowienia sądu, więc jeżeli ma być projektowany system, to też powinno uwzględnić na przykład tak, jak jest w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, gdzie już się nie mówi tylko mediator, tylko się mówi podmiot ADR. I tam dopiero w ramach podmiotu ADR są osoby upoważnione do przeprowadzenia postępowania do mediacyjnego, czy postępowania ADR, mówiąc szerzej. To tyle. No i niektóre sądy mają z tym wielki problem, bo niektóre sądy powiedzą, że można kierować tylko do mediatora, więc to też nie jest praktyka, która jest jednolita we wszystkich. No tak, więc czasami rzeczywiście jest sformułowane postanowienie, które brzmi skierować do danego ośrodka mediacyjnego, do mediatora wyznaczonego przez dany ośrodek mediacyjny i to niektóre sądy honorują, niektóre sądy mówią nie, absolutnie możemy wyznaczać tylko do konkretnego mediatora i tyle, więc tutaj też na pewno jest problem prawny. Dzień dobry, Małgorzata Mieszkin-Wojciechowska. Ja w zasadzie przychylam się do wypowiedzi przedmówcy. Wykształcenie wyższe dla mnie byłoby bardzo istotne, żeby stanowiło warunek wpisu do Krajowego Rejestru Mediatorów, ale wykształcenie wyższe rozumiane jako również licencjat, tak? Czyli nie studia pięcioletnie, ale wystarczy, żeby ten kandydat ukończył studia trzyletnie, tak jak licencjat przewiduje. Taką dyskusję na ten temat prowadziłam z panią profesor Ewą Gmurzyńską, która wypowiedziała się, że właśnie licencjat mógłby być tym warunkiem. Po drugie, to co kolega powiedział, wypis Krajowego Rejestru Karnego nie starszy niż 3 miesiące od momentu do momentu wpisu. Dla mnie istotne byłoby również, czy dla nas, bo wypowiadam się tutaj jako Centrum Mediacji Lewiatan, czyli Rada Konsultacyjna pracowała nad tymi wnioskami, byłoby ustawiczne szkolenie mediatorów, którzy już są wpisani do Krajowego Rejestru Mediatorów. Natomiast, Szanowni Państwo, nie wiem, jak to zrobić.
I myślę, że tutaj ta otwarta dyskusja, otwarty dialog pomógłby nam wypracować jakieś wskazówki, kierunki, które pokazywałyby, w jaki sposób to zrealizować. My jesteśmy instytucją certyfikującą w ramach krajowego zintegrowanego systemu kształcenia i myślę, że tutaj to, co zostało zrobione, nie powinno być zaprzepaszczone. To znaczy wiele pracy włożyliśmy w to, żeby stworzyć system, który jest weryfikowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Mamy podmioty zewnętrznego zapewniania jakości, tak jak właśnie Uniwersytet Warszawski, czy inne placówki szkoleniowe, więc wydaje mi się, że to, co jest, mogłoby być wykorzystane równolegle, czy w jakimś takim systemie, który byśmy sobie tutaj też zdefiniowali, jako warunek wpisu, czyli ta walidacja, która jest przeprowadzana. Sama nie lubię tego słowa oczywiście, walidacja. Wydaje mi się, że dobre by było, żeby zmienić to na przykład na nazwę egzamin po prostu. Natomiast fakt, włożyliśmy bardzo dużo pracy i myślę, że wiele osób było zaangażowanych i to nie tylko w Konfederacji Lewiatan, ale w innych instytucjach, bo wiemy, że instytucją certyfikującą jest SWPS, instytucją certyfikującą jest Polskie Centrum Mediacji, instytucją certyfikującą jest Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych dla Kwalifikacji Rodzinnej. Także, Szanowni Państwo, proszę rozważyć wykorzystanie tej również struktury, która powstała. Czyli podsumując, wykształcenie wyższe na poziomie licencjatu, wypis z Krajowego Rejestru Karnego nie starszy niż 3 miesiące, walidacja jako jedna z propozycji i ustawiczne szkolenie mediatorów, którzy już są wpisani do Krajowego Rejestru Mediatorów.